Siemacie ludzie! Zawsze, dla was zawsze będę śpiewał do końca. Szok. Byłam na pogrzebie, byłam. Nie byłam przy jego śmierci jako matka, ale co? Ten czas było pierwszy raz, jak się żegnałam z nim, że Elisiu płakał. To był ostatni raz. Przepraszam. Gdy się męża straci, jest bardzo, bardzo trudno samemu być. Ale jeszcze trudniej jest, gdy się straci dziecko. Ale syn powiedział, że on miał niby krótkie życie, ale dobre życie, dla niego dobre. Boże Święty. Rysiek jest mi bliski jak brat. Dlatego, że w sztuce i w ogóle w życiu poznaje się ludzi, którzy podobnie myślą, podobnie wędrują, no i są samotnikami. Ja go nie kojarzę jako faceta, który bawiącego się gdzieś tam, rozkręconego gwiazdora, przed, po, krzyczącego. Skończyliśmy koncert, nie widziałem tam jakichś takich lasek obok niego, nie widziałem tego szumu, przy niektórych innych muzykach to było. Był facetem takim strasznie skromnie ubranym, z tą przepaską na włosach, taki zamknięty, zresztą cały drzem był taki biwakowo-plecakowy, tak mi się kojarzy. Wszyscy byli przeciwni temu, bo go słuchałam, że to jest ćpun, narkoman, nic więcej. Dla nich był zerem, dla mnie był kimś więcej. To oni po prostu ratowali, bo gdyby nie on, nic już dawno żyły pod ciebie. Wychodząc na scenę, śpiewał siebie, śpiewał o sobie i robił to z wielką taką energią, taki miał przekaz, że pociągnął setki tysięcy młodzieży za sobą. To był wielki, wielki muzyk, wielki w ogóle człowiek. Nieszczęśliwy troszeczkę, ale powiem wam szczerze, że właśnie blues nie rodzi się z picia jedynie mleka. On po prostu kochał śpiewać. Naprawdę przeżywał to, jak śpiewał. On żył właśnie tylko po to, żeby śpiewać. Zresztą napisał to w tekście skazanego na bluesa. Zasłużył sobie na to, żebyśmy o nim pamiętali, bo był wybitnym artystą, wokalistą przede wszystkim, znakomitym. Zawsze to powtarzałem, że to był jedyny wokalista, który mógł zagrozić Czeszkowi Niemenowi. Pomagał mi w ciężkich chwilach, w samotności. Urodził się 11 dni później. Nie spieszyło mu się na ten świat, więc urodził się 7 września o 2 w nocy, 56. To był piątek. Zawsze czekał, aż męża nie ma. Jak mąż już wyszedł do pracy, to on już był zaraz na moim dopczanie.
przytulu się, a teraz mogę się przytulić. No to już było zawsze jego takie, aż do 7 lat. Jak zaczął chodzić do szkoły, to ja go zaprowadziłam pierwszy raz do szkoły, a drugi raz chciałam z nim iść, to on mówi, nie mama. Mówi, nie, bo dzieci będą, chłopcy będą mówić, że jestem mamin synek. To lepiej ja idę sam. On był najlepszy w rysunkach w całej szkole. A pan myśli, że on dostał jakiś dobry stopień? Nigdy. To mi powiedziała nauczycielka, no Jano, bo on wszystkim rysuje, to po co my będziemy stawiać stopnie? Hmm? Tak było. I dlatego, ile on miał lat? 18 lat. W nocy, tak, coś takiego, ja mówię, coś się stało. Idę do jego pokoju, obudziłam go, bo on się jakaś, ja nie wiem, jakiś miał koszmarny sen. Ja mówię, Rysiu, co ci się śniło? Tak patrzy na mnie, mamo, ta cholerna szkoła mi się śniła. Dla niego była cholerna szkoła. Ja się dziwię, że on w ogóle pisać i czytać umie. W szkole tam orłami my nie byli. No bo umieliśmy czytać, no to my czytali chyba te książki, ale nie to, co my powinni czytać. Jak już było hasło lektura, to znaczy, że to jest B. No. Dlatego my inne książki czytali. Jakieś Winnetou, różne tamte, jakaś gazeta Playboy, ona się trafiła, że nie wiem, no się to podobało. Nauczycielka z Polaków, to była taka niesamowita, Anna, mówi, no to opowiedz jakiś film. To ja opowiadał film, nie, Rysiek malował na tablicy coś tam, jakieś Donaldy, Mickey Mouse, chyba, no, opowiadał, że, a Rysiek namalował faceta o plastyki, no jak gały weszły w kącie gołobała. Zaraz my promocja dostali, że mieli po piątce, no truja i do następnej klasy. No i tak mi się przesmykali. Kiedy byłem mały, zawsze chciałem dojść na koniec świata. Kiedy byłem mały, pytałem gdzie i czy w ogóle kończy się ten świat. Kiedy byłem mały, w życiu piękne są tylko chwile. Chyba 10 lat, jak mnie się zapytał, kiedy mamo byłaś szczęśliwa? Ja mu odpowiedziałam, wiesz co synu, w życiu piękne są tylko chwile, a ta najpiękniejsza to była, gdy ty się urodziłeś. I on sobie to zapamiętał i dlatego no później to zaśpiewał. Pytałem, co to jest życie, mamo? Widzisz, życie to ja i ty, ten ptak, to drzewo i kwiat, odpowiadała mi. W życiu piękne... Syn leży tam, a mąż tu. Zdaje mi się, że to jest właściwie tylko praktycznie rok i miesiąc, jak mąż po synu zmarł. Ja myślę, że... Rysiu go potrzebował i po niego przyszedł.